Siema, ja jestem Patka S, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy dalej w kopalni, jak mówiłem. W tamtym odcinku zbieraliśmy dużo żelaza, bardzo, bardzo dużo. Ja sobie jeszcze tutaj minutkę pochodziłem, no i widziałem, że sporo tutaj rzeczy można było wykopać. Na pewno żelazo jeszcze tutaj mamy wykopane, złoto się jeszcze przepala. No, redstone, no to już to widzieliście, tutaj jeszcze zrobiłem chyba skrzynkę, nie wiem czy to na odcinku było czy nie. I wykopałem lapis. Co się tutaj nie zmieniło? Aha, tutaj szkielet. Nie wiem o co chodzi, ale tak naprawdę... O Jezus, co tu się dzieje? Ja stąd uciekam, ty. O nie, ja tu wpadłem, creeper! I stąd. Co on do lawy wpadł? Dlaczego on się prawie co? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Czekaj, szkielet, zostaw mnie, proszę, zostaw mnie, bo ty mnie do lawy wtrącisz, nie? A, dobra, jeszcze te zombiaki. Jeszcze ogarniemy to za chwilę. No i słuchajcie. Dobra, leżą. Aha, dlaczego one były na kitanie? Wnikam. Więc w tamtym odcinku nie udało nam się zdobyć DX-ów. No i poza nagrywkami też mi się nie udało zdobyć. Więc nie wiem jak to się dzieje, ale po prostu tych diaksów nie ma. No trudno, dzisiaj jeszcze poszukamy odrobinkę tych diaksów. Chciałbym przynajmniej znaleźć kilka. Pięknie, złoto mamy, wszystko mamy, to chyba zostawiamy. No ja mam bardzo ogólnie dużo surowców i tak naprawdę mam bardzo wszystkiego mam dużo, co? Jestem strasznie jakiś dzisiaj rozszczepany. Więc mamy tutaj jedzonko. No i wszystko jest ok. Ja sobie te piecyki pozbieram. Tutaj jeszcze mamy węgiel, łóżko, crafting sobie weźmiemy, a tą skrzyneczkę zostawimy. Pomyślałem, że w tym odcinku nie pójdziemy do wioski, bo w sumie to jest bez sensu. Aha, po co ja ten crafting? Ludzie, co ja to wyprawiam? Są tu patyki? A nie, są po co ja patyki wywalam? Muszę zrobić nowy kilof, bo stary mi się tak naprawdę złuszczył. Jest takie słowo. Dobra, więc bierzemy ten crafting i wychodzimy z tej jakiejś dziwnej kopalni. Co tu nawet diaksów nie ma? No, nie wiem. Nie wiem, naprawdę jestem bardzo załamany tym, że tutaj tak naprawdę nic nie ma. No ja myślałem, że tu będzie pełno rzeczy, jakieś ciekawe diaksy, te sprawy, ale tu nic nie ma, więc jestem bardzo, ale to bardzo smutny. Boże, creeper, jak on jest inteligentny. Więc jestem bardzo, ale to bardzo smutny, że tu po prostu nic nie ma. Ale myślę, że w kolejnym odcinku będzie ciekawiej, bo w kolejnym odcinku będę chciał zacząć budowę domu. A to oznacza jedno, że teraz będziemy się przygotowywać tak naprawdę do budowy domku, zbierać materiały i wyruszymy na wyprawę, w której właśnie przy okazji będziemy zbierać materiały, ale tak naprawdę ten ciąg wyprawy będzie nam sugerował to, że musimy właśnie znaleźć jakiś domek. Więc ja mam nadzieję, że będziemy na sawannie. Ja zawsze lubiłem sawanny, tam jest najciekawiej. I jeszcze tak koło pustyni to by było coś. Bo to nie jest oczywiście Minecraft na modach, to jest po prostu zwykły, po prostu najprostszy Minecraft 1.15, jak mówiłem to w pierwszym odcinku. I tu nie ma modów w tym sensie, żeby były jakieś piramidy do zwiedzania, wilkołaki czy coś takiego. Więc ja chciałem tutaj jak najwięcej zwiedzać, żeby wszystko co jest na tym 1.15 mógłbym zobaczyć, bo jest to naprawdę niewiele to co możemy zobaczyć na innych Minecraftach. Więc możemy ktoś powiedzieć, aha, tu jest woda. Okej. Tutaj mamy, czekaj, bo jakbym spadł to sobie było, no chyba bym się zabił. Więc dobra, wskakujemy tutaj. O jest, co tu się wyprawia? Dobra, jestem. Jezus, nie, ja już na zawał spadłem. Na zawał spadłem, wiecie o co chodzi. Dobra, teraz raz, dwa, trzy. I teraz, o, tutaj jest jakaś woda. Skoczyła na drugą stronę, przeszłem. O, dobra. Po prostu muszę tak, ała.
Ta zbrojka oczywiście już się zniszczyła trochę. No i tutaj mamy tą wodospad. Nie spychajmy, nie spychajmy, dobra. I lecimy do góry. Mam nadzieję, że to będzie na powierzchni, bo ja już nie chcę tymi kamieniami. Ja w sumie już nie mam kamienia. I Jezus, jest git. Nie wiem, nie chciałbym płynąć tu łódką i nagle spaść do tego kamionu. To by było trochę smutna sprawa. I okej. Tutaj mamy tą wioskę. Ona jest podzielona na dwie części w ogóle. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Ona jest podzielona na dwie części, a ja za tymi dwoma częściami nie przepadam zbytnio. Dobra. Tutaj mamy ciekawe obszary. Ja chyba pójdę w tamtą stronę. Jeszcze przy okazji zrobimy sobie siekierkę. Bo jak mówiłem, chcę zbierać bardzo, ale to bardzo dużo jedzonka na tej wyprawie. Ogólnie chcę po prostu eksplorować tereny. Będę musiał coś pewnie wywalić. Wywalę chyba sobie ten jeden patyk. No. Tak. Więc o, tutaj się kończy kamion. Jak ja bym tutaj wpadł, to bym wiedział chyba troszeczkę, że bym umarł. Dobra, idziemy w tą stronę. Więc ja przy okazji sobie porozwalam troszeczkę drewna, żeby już mieć na budowę mojego domku. Tak, ja chcę zbudować fajny domek. On nie będzie wielki, on nie będzie prestiżowy, można tak powiedzieć. On nie będzie miał łazienek pełno sypialni, po prostu będzie najprostszy domek. Nie mówię, że będzie brzydki, to będzie po prostu ładny domek, który będzie miał łóżko, craftingi, przepalarkę i będzie miał właśnie zejście do piwnicy. W naszej piwnicy będzie pełno rzeczy. Od magazynów do w ogóle jakichś eksploracji. Więc to zobaczycie jeszcze niebawem. Ale najpierw ja bym chciał pójść. Czy tutaj w ogóle się zrespiliśmy? Tak, to są te tereny, gdzie się zrespiliśmy. My się tutaj zrespiliśmy na tych terenach minusowych najpierw. Więc tutaj jest pełno baranów, jest tutaj pełno kur. Jest tutaj pełno kur, pełno baranów, więc akurat to mi przypada do gustu, bo mogę sobie pełno rzeczy pozbierać, ale już naprawdę z tego coraz mniej jest, coraz mniej miejsca. Jeszcze nie mam świnki, jeszcze będę musiał oczywiście zrobić miejsce na świnkę, no bo no tak jest. I w którą stronę mam w ogóle iść? Na pewno ja nie chcę w takim lasie mieszkać w życiu, ja chcę po prostu znaleźć tereny sawanny, bo w takich lasach się po prostu roi od zombiaków, creeperów i różnych stworzeń. Od różnych stworzeń, no tak, no od różnych stworzeń. Zombie, aha. No, aha, musisz tak łapkami, no super, na 4 hity. 4 hity to jest masakra. Ja bym miał coś diaksowe, no to było o wiele łatwiejsze, no a teraz tak łażę i łażę. Aha, okej, okay, to był jakiś dziwny głos. Napiszcie mi w komentarzach, czy właśnie byście chcieli na jakim terenie mieszkać, bo ja aktualnie chciałbym na sawannie, bo sawanna to jest w sumie taki... Ej, serio, zombie, co ty sobie wyobrażasz, że ty palisz się, łazisz do mnie jeszcze i nie zabijesz, ludzie. Dobra, chodźmy dalej w tamtą stronę. To w sumie... My tam nie mieliśmy iść w ogóle. Ale dobra, chodźmy tam, chodźmy. Bo chcę wam pokazać, jakie tu są fajne tereny. Chciałbym właśnie znaleźć tereny, które na 1.15 są jakoś nowe, właśnie. A nie, tutaj są góry, to ja nie chcę gór. Kurde, to wszędzie są góry, w ogóle w złą stronę chyba poszłem. No dobra, jak już tam idziemy, to tam idźmy. Jeszcze zbiorę sobie takie drewno. Kurde, mogliśmy iść bardziej w ten las, ale dobra. Trudno. Zbieram sobie po prostu różne drewna. Jak będziemy mieć tak tych drewien, to już powiem, że spoko. I to już zostanie w spokoju. Nie wiem, gdzie są w ogóle pustynie. Mi się wydaje, że za górami mogą być najczęściej pustynie. Bo w sumie nie, tak jest najczęściej. Dobra.
Chciałbym jeszcze raz te pszczoły spotkać, bo pisaliście mi w komentarzach, że z nich może być jakiś miód, czy jakiś butelka z miodem, coś takiego. Że trzeba butelkę włożyć tam i się napełni miodem i to można też jeść, więc w sumie to jest ciekawy pomysł. Okej, no spoko. Akurat spoko, że można pływać i ta woda jest taka ładna. Chociaż trochę mi to przeszkadza, że widać po prostu wszystko, co pod nią jest. Kiedyś to inaczej wyglądało, zdecydowanie kiedyś to inaczej wyglądało. No i idziemy dalej. I tu jest jakiś ząbek, nie? Zdawało mi się chyba. Okej. Czemu? Aha. Czemu ja nigdy łopat nie robię? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy wy też nigdy łopat nie robicie. A zawsze robię kilof, miecz i po prostu tyle. I nic więcej. My tu byliśmy, ludzie, my tu wszędzie byliśmy. Ja tu nie mogę wytrzymać po prostu. Nieważne. Nie, albo my tu byliśmy, albo to była inna seria. Ty. Czekaj. Nie, my tu raczej nie byliśmy. Chyba nigdy. Nie wiem. Jak tu byliśmy, bo trochę taki przypał. Fajnie. Krowy. Owce. Wszystko spoko. No chodź tutaj jeszcze, no. Super. I będę musiał niestety coś wywalić, bo tych rzeczy za dużo, no. Nie wiem. Wywalmy sobie. O, na przykład zjedzmy to i w sumie nam się do czego coś przyda, nie? Wywalmy to. Wywalmy jeden stek. Wywalmy to. Nie wiem, wywalmy piórka, nam się przydadzą do łuku albo coś takiego. A można jakoś to przerobić? No w sumie. Dobra. Wywalmy ewentualnie no to, no w sumie i tak to będzie wszystko ten. I tarczę dajmy tutaj, żebyśmy mieli więcej miejsca, no i idziemy. Ej, w sumie już spoko poziom. Ja ani razu nie zginąłem w tej serii, więc poziom mamy jako taki dobry. I spoko, że ani razu jeszcze nie zginąłem. Tutaj mamy jeszcze dalej takie tereny bardziej ciekawe. Ja tych terenów osobiście nie lubię. Nie lubię ogólnie śniegu w Minecrafcie. Nie lubię tutaj mieszkać. Ja preferuję o właśnie takie łąki, coś takiego. Tylko koło takich terenów brzydkich ja po prostu nie chcę mieszkać. Dobra, mamy kolejną wioskę. Więc w sumie to jest spoko. Myślę, że w tej wiosce się zatrzymamy jeszcze na tym odcinku. Chciałbym tutaj... O nie, tej świnki już nie mogę. Dobra, wezmę sobie te porkchopy. I myślę, że najciekawiej by było zamieszkać daleko od wioski, no bo ja po prostu nie chcę już przy tej wiosce być. Będę musiał sobie zainstalować coś, co mi pozwala na mapce zaznaczać właśnie rzeczy. Nie wiem, dlaczego nie ma mapy w tej grze. Napiszcie mi w komentarzach, jak ja mogę skraftować mapę, bo chyba jakoś się da. Aha, i teraz nie mogę tam wyjść. Halo, co jest? O, dostałem osiągnięcie. Spoko. I tak, mamy tutaj małe koniki. O, ale słodki. O, przepraszam. Mamy dynię. Nie wiem w sumie po co nam dynię. Po co nam dynię? No w sumie nie wiem, więc zostawiamy w spokoju. Jezu, jak się wystraszyłem. Nie, mamy łóżko. Mamy mięsko, dobra, to ewentualnie możemy zrobić. Tylko ja nie chcę wełny. Nie chcę wełny. O, dobra. Tak, Minecraft ma ze mną współpracować, więc ja tak lezę, mięso mi się traci, aby potrzebny był mi koń po prostu. Ja się chyba tutaj prześpię w tej wiosce. Tutaj mamy nawet golema. Okej. O, tutaj krówki są. Ani jednej skrzynki nie ma. Ja idę spać i myślę, że rano już na spokojnie będziemy mogli dalej lecieć w przygodę. Więc ja bym powiedział tak, tutaj ani nie ma tak naprawdę. O, dobra, to jest akurat spoko, to jest akurat spoko pomysł, ponieważ będziemy mieć ziemniaki. Co ci się nie pasuje? A, już sadzi.
I tutaj mamy buraki. Mamy buraki, no dobra, ewentualnie. Czy ja nie mogę sadzonek, bo nie, właśnie ja chcę sadzonki, dawaj mi sadzonki. Też chcę, o, sadzonki tego. To jest w sumie najlepsze, co może być. Chociaż dobra, ja nie chcę sadzonek tego, po co mi to w ogóle? Weź sobie to. Jeszcze w sumie więcej buraków. Nie wiem, burak się je? No nie, a Jezu, za masakrę, te buraki w ogóle nie chcą ten dawać życia. O, pszczółka. Suna jest jakaś taka, a ot, dobra. Z przodu jest spoko. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie farmę pszczół, ludzie. Serio, deszcz. O, ej, czekaj, one wylatują chyba z ula. Czy one mają ul? Kurde. Ale, o, mam jeszcze to. To jest w ogóle najlepszy chyba tak naprawdę sposób na jedzenie. W tych ścinach jest bardzo dużo właśnie tej ściny. Ja sobie, o, tutaj jest ten ul, ja go nie rozwalam, bo ja wiem, co się stanie. Chyba wy też wiecie, bo w pierwszym odcinku właśnie jakieś jajca się stały. Jak ktoś nie pamięta, to niech sobie da w ten pierwszy odcinek. Bo jak te pszczoły się zrajdżowały, że im rozwaliłem właśnie to było po prostu takie ciekawe. One jak prawie mnie zabiły. Ale okej. Okay. Będę wam zdradzał szczegół. Dobra, ja muszę chyba tutaj gdzieś przypalić. Tu nic nie ma w tej wiosce. Tamta była jakaś bardziej taka ten. Ewentualnie. Aha, no one już tak biegają. Co wy to robicie? Dobra, nie klikam. Powiem tak, ja chciałbym mieć. Nie, ja nie chcę tego, nie chcę tego. Halo. Chcę to. Ja. Tak, zrobię sobie tak. To dam to. I po prostu ja wszystko poprzepalam. Wszystko zrobię. Pyk. Chlebek. 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 No i bez problemu chlebek. Co jeszcze bym tu mógł zrobić? Ewentualnie mógłbym przypalić to. I na pewno chcę przypalić to. Żelazo, żeby mi się zastekowało, żeby już mi tu nie latało po ekwipunku. Jeszcze mamy jeden stack tego, tej pszenicy. Ja już po prostu wolę chyba zrobić chleb z tego, bo już mi się nie chce robić, dobra? I dobra, już nie mogę, na szczęście. Wywalam tą jedną pszenicę. Okej. Okay. Mamy jeszcze trochę żelaza, mamy kurki. Strasznie dużo tego ogólnie. A ogólnie nie będę na razie tego robił, bo nie zestakuje mi się to. Ewentualnie mógłbym siąść bardzo mało. I po prostu, o, okej, okay. Może tak być ewentualnie, bo mi będzie po prostu stack. I chyba tyle. Tutaj daję tutaj to. Tutaj daję tutaj to, co ja to w ogóle biorę za jakieś kłopoty. I mam bardzo, ale to bardzo dużo jedzenia. Więc sobie zostawię ten chlebek. Tutaj mamy ziemniaki, w ogóle mamy pełno sadzonek, więc jak będę robił właśnie farmę koło domu, to już będziecie wiedzieli, z czego mam te nasionka. Więc ja sobie już to zostawię, dam sobie właśnie to tutaj, żelazo mam przepalone. Tu już nic nie ma, więc ja sobie to rozwalam. I lecimy w dalszą podróż, chociaż ja już bym wolał tutaj gdzieś zamieszkać. O, ja chcę ciebie, koniu. Jakbym miał siodło, to ja bym... Jezu, to jeszcze za pierwszym razem, no... Nie wytrzymam, ani mam siodła. Dobra, koordynaty tej wioski są, jak co, to po prostu po siodło przyjdę. I pożegnamy się z golemem w miły sposób. Jezu! O Jezu, on mnie dalej goni, ludzie. Dobra, uciekamy. Uciekamy od niego. No goni, nie goni mnie. Ja bym był tak, ej ty, jak on pójdzie za mną, jest jakiś głupi, nie? Czekaj, uciekam. I co? No i idzie za mną, ja nie mogę. Ej, czekaj, bo jakbym go zabił, to ewentualnie bym miał troszeczkę żelaza, tam trzy żelaza chyba, nie?
Wow! Nie, ja nie, nie, nie. Ja tak się nie bawię, ja tak się nie bawię. O, ale białe konie są najszybsze, więc w sumie tutaj jakbym każdego konia wyniósł, tylko ten golem jest jakiś upośledzony. Dlaczego on mnie dalej goni? Ty. What? Mam moje łóżko, ja się wystraszyłem, że już tam zostawiłem. Czekaj, bagia. Ej, ten golem mnie goni, ty. Coś tam jest jego wioska, co on to robi? O. O. Tam są moje tereny. Poczekajcie, tutaj nic nie ma, to są jakieś te góry z lasami. I taka łąka fajna. No fajnie to wygląda wszystko. Ja lubię takie właśnie klimaty łąkowe. I co to tu jest? To jest kolejny kamion. Myślę, że dobra, śledzę tutaj. Króliki, super. Nie wiem, dlaczego nie ma achievementów. O, widzę króliki, króliki widzę, no. Ale piękne te tereny są, no spoko te zboża. I ty, w tych górach można ewentualnie coś zrobić. No nie wiem, ja się chyba zdecyduję tutaj, żebyśmy mieszkali, bo tutaj naprawdę... Tutaj naprawdę bardzo spoko te tereny są do zamieszkania. Ani tutaj nie ma jakichś gór. Są trochę jaskinie, więc można ewentualnie poeksplorować, ale taki teren do zamieszkania to myślę, że jest naprawdę gites. I tu są po prostu lasy, brzozowe. To jest akurat spoko. Poczekajcie, bo ja się chyba cofię do punktu wyjścia. Nie no, nie cofię się, no tak, tak bym musiał się cofać, a ja chcę pójść. Dobra, te lasy brzozowe na chwilkę zostawię, bo ja mówiłem, że nie chcę mieszkać w lasach, też o tym zapomniałem. Na tych terenach zawsze chciałem mieszkać i uwaga. Problem jest taki, największy problem jest w sumie jeden, że jeżeli chcę znaleźć dom, to będę musiał się utrzymać blisko koło domu, albo mieć przynajmniej konia, albo cokolwiek do transportu. Więc wiecie, o co chodzi. Ja już będę powoli zbierał enderperły, żeby już mieć na zapas, kiedy będziemy szli na smoka w Endzie. Myślę, że smoka w Endzie znajdę poza odcinkami, tam po prostu się tylko wybiorę na odcinku. Poszukanie smoka w Endu to jest najgorsza rzecz, którą w życiu robiłem. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zabiłem smoka, to była jakaś parodia, nie umiem tego znaleźć. No, dopiero na kreatywie latałem i dopiero to znalazłem. Kolejna wioska, czy to jest ta sama? Nie mówcie mi, że to jest... nie, to jest inna wioska. Tak mi się wydaje, że to jest inna wioska. Nie wiem, dlaczego pada deszcz na odcinku. No, smutny trochę to jest. Tutaj mamy tam lasy te brzozowe tam gdzieś. I mamy wioskę, czyli tam, tam są lasy brzozowe, no. Tam nie wiem, co jest, tam jeszcze nie byłem. No i pięknie. Tu mamy kolejną fajną wioskę, kolejny golem, który... Ciekawe czy nie, ten golem nie może za mną biec, to... cześć, co tam masz do kupienia? Okej. Czekaj, aha, nie mogę nawet zobaczyć, jaka to jest książka. To ja nie kupuję czegoś takiego. Cześć. Golem. I spoko. Domki tutaj są. Dobra, sorry. Muszę to wziąć. Sorry. Ej, nie no, muszę to wziąć. No, przepraszam, widzę, ale to muszę po prostu wziąć. Bo to mi się naprawdę przyda do pracy. No spoko, wioska. Ja sobie tam nastraszę ich trochę. Zamknę się w domach. O, pięknie. Nic nie muszę robić, tylko to wszystko jest. Okej, no i tutaj już nic nie ma, lol. Więc chodzimy na dół. Dobra, no. No jest, ja nie mogę ten, no i zaskoczę. Ja nienawidzę drabinek. Ja nigdy nie będę miał drabinek w domu. Nigdy. Okej. Marchewka. Ja będę musiał wyrzucić rzeczy, no bo tu... Naprawdę, masakra to jest, masakra. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach. Błagam, pozwólcie mi zrobić shulker boxy. Po prostu z kreatywu wziąć jeden. Bo shulker box to jest tak naprawdę taki plecak. Tam można dać rzeczy i one tam będą. Więc, nie wiem, napiszcie mi, czy mogę właśnie taki plecaczek.
bo to jest bardzo przydatne do eksploracji. Piec hutniczy. Nie wiem, na czym to dokładnie polega, ale nie no, widzicie to, ile mam rzeczy do przesunięcia. Muszę tu po prostu wszystko powywalać. Powiem wam tak, że to jest masakra. To jest jedna masakra. Tego nie będę wywalał. W sumie to już wywala, bo skóra mi nie jest potrzebna. Nie, skóra mi jest potrzebna do książek, a to jest inna historia. Dobra, nie wiem, dobra, to wywalę. Albo nie, bo z tego podłoga będzie. No nie wiem, co ja mam wywalać już powoli. Więc myślę, że ten odcinek będzie dobiegał końca, więc jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. O, no i pełno pająków, szkieletonów, pewnie jeszcze mnie zabijcie. Dobra, mamy łuk, XD. Mamy pierwszy łuk w tej serii, więc ja się cieszę. Gim. O, konik, super. Idź stąd, bo muszę zrobić wam dzień. Dobra, więc to będzie koniec tego odcinka. Zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało. No i w kolejnym odcinku kolejna część poszukiwań. Jezus, nie! No, ogólnie ten creeper jest bardzo inteligentny. Dobra, ja już po prostu nie mam. Ja już nie mam miejsca w ekwipunku, to już mi się totalnie wala. Więc napiszcie mi, czy mam dalej szukać po prostu terenów no, na dom. Ogólnie tego konika chcę sobie oswoić. Tak, i mi się wydaje, że w tej wiosce gdzieś będzie po prostu siodło. Musi być tutaj siodło, albo musi być jakaś skrzyneczka, w której no jest cokolwiek. No. Po prostu nic nie ma. O, kotek, nazwijmy go Zbychu. Co wy na to? I właśnie napiszcie mi w komentarzach, jak nazwać tego konika. Mi się wydaje, że ja bym go nazwał Zbychu. No, spokojnie imię dla konia. Albo tak uniwersalnie, że Janek, albo coś takiego. Więc napiszcie mi w komentarzach. Chętnie przyjmę wasze propozycje. No i ten odcinek na szczęście już dobiega końca. Nie wiem, nie chcę się tutaj osiedlać, więc musicie mi pozwolić na ten shulker box. Bo chcę po prostu mieć już tak naprawdę jakiś dochód z tego. Dlatego zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. W kolejnym odcinku poszukamy już miejsca na dom i się zbudujemy i będziemy tak naprawdę żyli bardzo dobrze, więc to jest na tyle. Ja chcę coś takiego, taki teren, chcę po prostu taki teren. Tutaj nie chcę mieszkać, ale chcę mieszkać gdzieś koło pustyni. Więc to będzie tyle. Siemanko i cześć.